Nie wierz w kłamstwa o sobie, Kamila Rybarczyk. Każdy z nas bez wyjątku ma głęboko wyryte w sercu pragnienie wolności, kochania i bycia kochanym. Jest to prawda o nas, którą dał i zadał nam sam Stwórca. Bóg, stwarzając nas, jednocześnie powołał każdego człowieka do życia w prawdzie, miłości i wolności. Spotkanie z Bogiem Ojcem, który kocha nas bezwarunkowo i który jest dobry. I widzi w nas dobro, które sam stworzył, przynosi przebaczenie płynące prosto z serca. A to z kolei jest przedsionkiem uzdrowienia oraz uwolnienia. Uwolnienie to przywrócenie człowiekowi wewnętrznej wolności i godności Bożego Dziecka. Często uzdrowienie i uwolnienie przenikają się, są ze sobą powiązane. Uwolnienie może prowadzić do uzdrowienia fizycznego. Może też sprawiać, że uzdrowienie fizyczne, którego jeszcze przed chwilą pragnęliśmy, przestaje być nagle dla nas istotne. Uwolnienie sprawia, że coś się w nas jakby odkłamuje. Zarówno doświadczenie uwolnienia, jak i uzdrowienia powoduje, że zaczynamy patrzeć na siebie i innych zupełnie nowym spojrzeniem, kochającym. Zaczynamy widzieć siebie w prawdzie, bez zniekształceń tak, jak widzi nas Bóg? W spotkaniu z Bogiem Ojcem dokonuje się uwolnienie z lęków, depresji, niemocy, nerwic, z niemożności podjęcia decyzji, z tego wszystkiego, co powodowało, że nie ufałem Bogu sobie i innym. A to czyni mnie na nowo zdolnym do podjęcia i wypełnienia powołania. W historii naszego życia, przez różne sytuacje i wydarzenia, które nas spotykają, niekiedy Zapisują się w nas fałszywe słowa, urazy, krzywdy czy kłamstwa o nas samych. Powodują one, że zatrzymujemy się lub nawet cofamy się w podjętym działaniu. Nie jesteśmy w stanie realizować czy choćby podjąć drogi osobistego lub zawodowego powołania. Blokujemy się na życie, paraliżują nas lęki. Może jest to zaskakujące, ale najczęściej takie zatrute strzały. Trafiają w nasze serca od osób szczególnie nam bliskich. Kłamstwo, które kiedyś usłyszałem na swój temat od mamy, taty czy innej bliskiej osoby, jest najtragiczniejsze w skutkach. Mogą nim być na przykład słowa: Jesteś nic nie wart, nic z ciebie nie będzie, żałuję, że cię urodziłam, nic nie potrafisz, zawsze wszystko psujesz, jesteś brzydka. Zawsze twierdziłem, że nie można ci ufać, i tym podobne. I odwrotnie mogą to być słowa, które powinny były paść, a nigdy ich nie usłyszałeś. Na przykład nigdy nie usłyszałem, że można na mnie liczyć, że komuś na mnie zależy, że jestem wartościowy, dobry, że jestem kochany, i tak dalej. Syn być może nigdy nie usłyszał, że ojciec jest z niego dumny, że jest odważnym, mądrym i dzielnym chłopcem czy mężczyzną. Córka, że jest mądra, piękna i czuła. I żyjemy z tak powstałymi brakami emocjonalnymi, psychicznymi czy zranieniami przez wiele lat. Do tego wszystkiego dochodzi mur z własnych negatywnych myśli, uprzedzeń i wątpliwości, o których później nieustannie się rozbijamy. Aby móc pójść przynajmniej krok dalej w życiu, należy takie sytuacje oddać Bogu. Czynimy to poprzez wyrzeczenie się konkretnego kłamstwa, któremu daliśmy wiarę i które czasem od wielu lat sieje w nas spustoszenie. Wyrzeczenie polega zatem na świadomym akcie woli, w którym Bożą mocą, w imię Syna Bożego Jezusa Chrystusa, mówię, że nie chcę, aby dane kłamstwo rządziło dalej w moim życiu. Aktem własnej woli i decyzji. Wyrzekam się tego kłamstwa. Czasami bywa tak, że sami rodzice, rodzeństwo, przyjaciel lub ktoś, kto był dla mnie ogromnym autorytetem, zniszczyli moje poczucie własnej wartości. Zburzyli poczucie bezpieczeństwa czy godności przez odrzucenie, publiczne wyśmianie, zlekceważenie, agresję, gwałt, zgorszenie, zdradę, nadużycie zaufania czy inne słabości. Najkrócej. Przez okazany brak szacunku, akceptacji i miłości. I to należy im wybaczyć. Mogą być za nami też decyzje i sytuacje, których nie możemy sami sobie wybaczyć: na przykład aborcja, rozpad małżeństwa, nieprzebaczenie komuś w chwili śmierci. I takie zdarzenia również, jeśli chcemy być wolni, musimy sobie wybaczyć. Pomoże nam w tym ten, który oddał swoje życie za moją wolność, Jezus Chrystus, w Jego imię, Jego mocą przebaczamy i wyrzekamy się konkretnego zła. Jest to decydujący i niezbędny krok ku uwolnieniu, a często też i uzdrowieniu. Ale jest jeden konieczny warunek: Bóg potrzebuje mojego chcę mojego. Tak, panie, chcę być wolny. Nie zrobi niczego za mnie i bez mnie, bo szanuje moją wolność, którą mi dał. Kocha mnie i dlatego nie będzie czynił niczego na siłę. Uwolnienie przywraca mi siłę do podjęcia odpowiedzialności za życie swoje i drugiego człowieka. Powoduje też, że nie czuje się już bezwartościowy czy gorszy. Powraca poczucie własnej wartości, tożsamości i spełnienia. Uwolnienie otwiera na drugiego człowieka. Zaczynam czuć się kochany i jednocześnie wezwany do niesienia miłości innym. Mogę zobaczyć swoje obdarowanie i cieszyć się nim. Nie skupiam się na brakach, złu i narzekaniu, a serce zaczyna przepełniać pokój, radość, wdzięczność i prawdziwe szczęście, bo na tym właśnie polega wolność dziecka Bożego. Spotkanie Boga, który jest bliski, kochający. Dobry, miłosierny, daje uwolnienie. A czasem uwalnia samo doświadczenie, że w ogóle mam ojca. Błogosławieństwo naszego ojca jest między innymi w tym, że słyszę, że jestem dobry, wartościowy, że komuś na mnie zależy, że jestem kochany bezwarunkowo i na zawsze. I nic nie jest w stanie tej prawdy zmienić, nawet mój grzech, mój czy bliźniego. Mam uważać jednak na to, by znów nie dać wiary kłamstwu na swój temat. Pomoże mi w tym współpraca z Bogiem, którą łatwo mogę nawiązać przez regularne życie sakramentalne oraz modlitwę. Człowiek prawdziwie wolny nie zatrzymuje się na doświadczeniu uzdrowienia czy uwolnienia. Ono jest tak naprawdę dopiero początkiem prawdziwego życia. Uwolniony jest posłany, by nieść dobrą nowinę dalej wszystkim uwięzionym. Pragnie on, aby i oni doświadczali wolności. Już wie, że to, co kiedyś nazwał wolnością, niekoniecznie nią było. Chce teraz, aby radość uwolnienia czy uzdrowienia stała się udziałem każdego człowieka. Przede wszystkim zaś pragnie oddać swym życiem chwałę temu, który jest sprawcą tego wszystkiego najlepszemu Ojcu na Ziemi i w Niebie. Więcej na temat takiej modlitwy przeczytasz w książce Nielalozano pod tytułem Modlitwa Uwolnienia, część pierwsza. Link do niej znajdziesz w opisie pod filmem. Błogosławionego dnia.